Cześć, witajcie w kolejnej agrodniówce. Popadało. Godnie popadało. Szkoda, że tego deszczu nie było w czerwcu. Już taki jeden deszcz w czerwcu to by sporo pozmieniał w plonach. No ale cóż, po deszczu przerwa żniwa. Będziemy się brać za pracę pożniwną. Mamy trochę wapna do rozwiezienia, trochę talerzowania. Także jest co robić. Aktualnie tak, za mną talerzóweczka. Talerzujemy sobie. Nawigację sobie wprowadziłem, wszystko. No i ciśniemy. Króciutka działka, znaczy króciutkie przez te drzewa. Znacie już dobrze te działki. Ciśniemy. 16-17 na godzinę. Według licznika, patrzcie, według nawigacji 15,5, no, czyli poślizg koła. Ale pod te 16 gdzieś tak podchodzimy. Szybciutko zrywanie tego ścierniska. Ale no też wtedy efekt jest, że tak powiem, bardzo ładny. Ale jest, no, 15,7, 15,5. O, tak jak teraz, tak szybko jeździmy. No i tak jak widzicie, na tyle popadało, że się nawet nie kurzy. To też jest taka piaskowa ziemia. Ale no, mówię, nawet się nie kurzy. No, dopadało ostatni, przez te ostatnie dni, ile? No ponad 20 litrów spadło w sumie. To już nie jest mało. To już nie jest mało, no tak mówię, nawet się nie kurzy. Także już ta wierzchnia warstwa fajnie domiękła. I tak, talerzuję tutaj już tą jedną część tego pola, tutaj mam stalerzowaną. Jeszcze po drugiej stronie drogi. Idzie fajnie, od 10.22. O 12.00 około mam mieć dostawę, czego to zobaczycie. Jak będziemy rozładowywać, ale tam kolejne maszynki na testy. To wprawne oko ma, widzę, że się tutaj bawię już na tym pilociku. No do nawigacji tutaj dostałem na testy teraz do tej AT1, która mam w Deutsche, dostałem taki pilocik. No i żeby się pobawić, potestować. O, pyk, już bez klikania tutaj na ekran. Tylko w pilocie. Kwestia jeszcze rozkminienia, co tutaj tym można ustawiać. No ten główny guzik od załączania prowadzenia. Tak więc no, gdzieś sobie go można tu położyć i jest blisko. Czyli zobaczymy, może tu przykleję na rzepy. Rzepy też dostałem, się okaże, ale fajny bajer. Pod ręką teraz wszystko, wcześniej tutaj jakoś nie było to mocno uciążliwe, no ale zawsze co pod ręką, teraz to pod ręką, nie? To tam nie ma co ukrywać. O. No i pada! Ostatni kawałek, już na sobie z nawigacji jadę, to dość wąsko. Ja byłem też w domu na kawie szybkiej i już tak nie włączyłem, nic nie ustawiałem, tyle tam
las, cach, się przejedzie. No i tak, godzinka zaraz 14, no, pół do drugiej. I zaraz będzie dostawa, miała być na 12, ale kierowca mówił, że tam będzie dopiero na 14, także spoko, sobie zdążę przynajmniej właśnie skończyć. I zaraz polecimy, nie będziemy zdejmować tego u nas, dwie maszynki przyjeżdżają. Bo no, nie mamy ładowarki teleskopowej, a trzeba to zdjąć ładowarką. No, no jedna dość ciężka maszyna, druga może nie aż tak ciężka, ale duża. Także wszystko i tak trzeba zdjąć ładowarką teleskopową. O, tam koniec, tam tak by więcej padało. Także zaraz też będę musiał się odpiąć od talerzówki, obciążnik do dojca naprzód. I podjedziemy tam do naszej zaprzyjaźnionej firmy. I tam będą zdjęte maszyny i sobie je przywiozę, no na dwa razy będę musiał, bo nie przywiozę ich na raz. Jedna maszyna w ogóle nie pod dojca, a druga pod dojca. Ale to wszystko zobaczycie już za chwilkę, jak maszynki zjadą. A tam był trochę drzewa, wyciął z suchych choinek u nas świerków. Maszynkę znacie, talerzówka. A tutaj teraz te dwie na testy. I tak mówiłem, no jedna maszynka, no nie pod dojcza. A też tak. Ściągamy te zabawki. Takie większe brony trochę. Kawałek tam głębusza. Konkretne maszynki, znowu będą prezentacje u mnie na kanale. Na razie rozładować, zwieźć to do domu. Talerzóweczkę, jak mówię, znacie, ale talerzóweczka nie zostawię u nas, jedzie dalej. Brona mulczowa i puk dłutowy zostają.
o to? Tak będzie? Dobra. Dobra, jeszcze szybkę. Dobry. Co złego to nie my. Trochę waży. O. To na 8. To na 800 niby? Co? To na 800? No na tabliczce, tak? To widzę po kołach, to nie ma takiej opcji. Tabliczka, tak jest? To są nogi do tego. Do transportu miał. Jest kawałek. Uwaga, ja nas siadł. Muszą być te nogi. Wszystkie te stojaki. Do lewej, do góry. Trochę co mi do tyłu. Nie wyważone. No, że jest na ziemi, to połowa sukcesu. Na razie, dzięki. Bardzo. Pożądano. No te boom. O kurde. Pod liniami to przejdzie? Zaczynamy wapnowanie. Dajemy sobie po takie 4 tony. Może niecałe 3,5, jakoś tak to wychodzi. Fajne, luźne wapno, w miarę suche. Także się fajnie rozwozi. Można trochę więcej wrzucić, nieraz jak jest mokre wapno, to no ciężko mają tutaj taśmę uciągnąć. Jeżdżę sobie na nawigacji, tak żeby no nie pilnować, tylko jest na pewno dorzucone, elegancko. I tak sobie latam, no kosić nie można, do prasowania słoma też jeszcze niedobra, może jutro będzie tak akurat. Ale znowu jutro ma padać i to tak kurde wam powiem, że zobaczymy, jeżeli by nie popadało, to jutro idziemy walczyć ze słomą. No ale ma padać, także okaże się jutro co to będzie. Gilotynę mam delikatnie otwartą, dosłownie kilka centów. Posuw na maksa, tak to zawsze robię i... No i wozimy teraz o 13 na godzinę. I tak woźle, wożę mniej więcej, no tak mi to wychodzi, tak wszystko wizualnie, na oko. No ale jak wychodzi się sprawdza, no to... Końcóweczka niech wyleci. No i kawałek mi braknie, jeszcze to się muszę raz wciągnąć na to pole. No leży, leży. Takie trochę zbrylone, ale tego pyłu też tu jest. Niecałe 5 hektarów rozwiezione. Reszcie. Jutro zobaczymy. Kwestia jutro jaka będzie pogoda. Jak nie będzie padać, to bardzo prawdopodobne, że ruszymy już w słomę.
A raczej na pewno, jak nie u siebie, to gdzie indziej. No byleby nie padało, jutro ma padać, zobaczymy co to się wyklaruje jutro. No może akurat uda się już ruszyć znowu z tymi żniwami dalej kulać, bo no już tak kilka dni przerwy, a roboty jest full. Ale muszę powiedzieć jedno, że robi wrażenie. Jest szeroko. Jest naprawdę szeroko. To jest model 7,5 metra. Może być jeszcze 6 i 9. No. Jest kawał brony. No i tu myślę, że Dojczyk sobie poradzi. Damy radę. Podnieś, podnosi, jest wszystko tu ok. Także na polu no polatamy z tym. Także Dojc tutaj muszę ogarnie. Kwestia pługa dłutowego. No tutaj Dojc na pewno sobie nie da rady. Tam nawet nie ma ale. Ale spokojna głowa. Spokojnie. I z wieczora to przy kompie montuję vlog, który będzie jutro. No i tak, jest chwila, to trzeba robić, nie? Póki taki przez tych żniwach i można jeszcze o mądrej godzinie skończyć nawet tutaj tą robótkę przy komputerze, no to też bardzo spoko. I właśnie kończę, puszczam render, a ja idę spać. I na dzisiaj to tyle. Tutaj macie subskrybujkę, tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się, na razie i cześć.